No hej, cześć, witam Was dzisiaj w takim odcinku poradniku tego jak stajkować. Tokeny tutaj do walidatorów, no bo też właśnie były takie pytania. Ogólnie od tych kilku dni mamy tą opcję, jest to otwarte dla wszystkich, czyli generalnie każdy tutaj, kto spełnia pewne warunki, mianowicie takie, że posiada minimum 50 tysięcy tokenów FLIR, no i jest gotów je tutaj zablokować na okres minimum 14 dni. Oczywiście od razu odpowiadam, czy jeżeli ktoś na przykład blokuje na dłużej, nie jakoś benefitów z tego tak, tak de facto nie ma, nie? bo na przykład też były takie pytania, czy jak blokuje, nie wiem, na miesiąc, czy coś to, czy coś z tego mam. Nie, generalnie moim zdaniem najlepiej jest blokować na ten minimalny okres, czyli na te 14 dni. I teraz pytanie, jak to zrobić, jak to wszystko funkcjonuje. Tutaj sobie w tym poradniku właśnie przez to przejdziemy. Ja oczywiście łączę się troszeczkę tak w taki powiedzmy dosyć dziwny sposób, można powiedzieć, no ale to łączę się ze specjalnym tutaj sprzętem, który jest używany tylko i wyłącznie do do takich, powiedzmy, różnych operacji, więc jakby nie instaluje tam żadnych dodatkowych software'ów do nagrywania czy jakichś tam jeszcze innych takich wynalazków. Także z tego względu, tak to, tak to może dziwnie dziwnie wyglądać, no ale jakby z tego poziomu jestem w stanie wam tutaj wszystko pokazać. No i generalnie jest tak. Wyszedł ten artykuł od Flare gdzie oni bardzo dokładnie tutaj opisują, jak to funkcjonuje. Jakie są te minimalne wymagania, w ogóle coś piszą o jakimś P-Chainie, S chainie i ludzie też troszkę się gubią w tym wszystkim. Do tego w ogóle jeszcze jest X-Chain, tak, tak swoją drogą, ale ten X-Chain jeszcze nie jest używany, natomiast będzie używany, bo to jest jakby tutaj taka architektura awalansza. No, bo pamiętajmy, że Flare to jest jakby technologicznie Avalanche, tak? to nie jest Ethereum, jak część sądzi, to jest Avalanche. Tam są tutaj, można powiedzieć, te, te właśnie elementy, które odpowiadają za pewne poszczególne operacje. No i dlatego to jest na przykład moim zdaniem bardzo dobre, bo my nie zabezpieczamy jak gdyby powiedzmy jeżeli mamy tutaj ten proof of stake w pewnym sensie, no to nie zabezpieczamy tego jakby na głównym chainie, czyli na tym C chainie, czyli tym, tym chainie gdzie wszystkie te operacje są, które były do tej pory robione, tak, czyli na przykład o tokenów do signal provideru, czyli wrapowanie w tą, w tamtą, no to, to wszystko się działo na C chainie, ale tutaj to nie jest tak, żeby wszystko mamy na jednym chainie, My zabezpieczamy sieć walidatorami na p tak? czyli jak gdyby wszystkie operacje są na tym C-Chain, tak? a, a całe zabezpieczanie sieci będzie na p czy czyli moim zdaniem to jest duży plus. i, i No i też jakby, jakby nie patrzę, dlatego jest takie małe figumigu tak? Gdzie się dziwią, okay, czemu na przykład nie ma już wszystkich portfeli dodanych tutaj do, do, do obsługi, czy na przykład nie można tego przez Bifrosta zrobić, czy tam jakiegoś Trezora, czy jeszcze jakiegoś tam Decent Wallet i tak dalej. No, bo jakby ta operacja, która tutaj, którą teraz będziemy właśnie przeprowadzać, jest troszkę bardziej skomplikowana i pamiętajmy o tym, że to teraz ruszyło dopiero, nie? więc um, gdyby miały się jakiekolwiek problemy pojawić, no to lepiej niech się pojawią tutaj w mniejszym zakresie, niż bym nagle się miało okazać, że, um, że jest dużo poważniejsza sprawa. Więc pamiętajmy, to jest dopiero początek, to jest dopiero start i okej, okay, coś co mi się na przykład nie podoba, poniekąd no to jak gdyby faworyzowani są ci, którzy mają ledgera, no ale jakby nie patrzeć implementacja dla ledgera jest najprostsza na ten moment, żeby można było to na no już teraz wprowadzić, nie? Więc jakby dlatego wszystko się odbywa za pomocą tylko i wyłącznie ledgera nano, czy tam S, czy tam X, to już nie ma większego znaczenia. Ledger nano po prostu Obsługuje na ten moment ten cały portal, który jest do, do tego stakingu. No i żeby w ogóle zastajkować, no to tak jak powiedziałem, minimum 50 tysięcy tokenów FLIR musimy mieć, tak? Musimy być chętni, minimum 50 tysięcy zastajkować na minimalny okres 14 dni. No i to, co ja bym wszystkim radził, 14 dni to powinno być to takie właśnie minimum i moim zdaniem maksimum, bo to też nie ma co jak gdyby ryzykować więcej. Pamiętajmy, że. Odelegowując tokeny do walidatorów, to nie jest tak, że my jakby wysyłamy tym walidatorom te tokeny bezpośrednio jakby walidatorzy nie mają w ogóle tego dostępu. To jest wszystko blokowane na kontrakcie, czyli na zasadzie takiej, że mamy po prostu tak, jakbyśmy mieli w FTSO, w tym całym systemie. Nie? Czyli przypisujemy tutaj reprezentację siły głosów, natomiast kontroli ten walidator nad naszymi środkami nie otrzymuje no i bezpieczeństwo tych środków zablokowanych zależy tylko i wyłącznie od tego, jak my bezpiecznie przechowujemy nasze, nasze tokeny. Nie? Czyli generalnie, jak ktoś to robi. No i właśnie, może też dlatego na samym początku tutaj jest kwestia taka, żeby zmusić ludzi do używania teraz portfela sprzętowego. I może powiem inaczej. Gdyby na przykład, gdyby rozpoczęli od, nie wiem, Trezora, to by było o, a czemu Trezor, a ja mam Ledgera, nie? O, a czemu to, a czemu tamto? Wybrali najbardziej popularny portfel, czyli tutaj Ledgera, więc jakby po prostu jest z ich strony taki wybór, no i tyle. No, albo w to wchodzimy, albo po prostu marudzimy i narzekamy cały czas, że coś nam wiecznie tutaj nie pasuje. I tak, pytanie jak w ogóle wybrać tych walidatorów, jak do tego w ogóle podejść gdzie możemy znaleźć informacje. No i tutaj w tym ich artykule znajdziemy sobie info, że mamy tutaj cztery stronki, czyli Flare Metrics, Flare Scan, Flare Builders i Solidify. Moim zdaniem Solidify taki najfajniejszy chyba user interface zrobiło do tego. No i tu mamy wszystkich walidatorów, nie? Wchodzimy sobie Solidify App Validators. No oczywiście możemy to zrobić bezpośrednio z bezpośrednio z tego, z tego linka tutaj od nich a ja on to oczywiście w opisie filmu podlinkuje wszystko. No i co widzimy? Wszystkie tutaj informacje: mam 90 walidatorów na ten moment, tak. Jaki jest self-bond, ile w sensie każdy sam tutaj musiał, gdyby przypisać, ile zostało w ogóle oddelegowanych też przez ludzi, tak. I generalnie mamy 600 delegatorów tutaj, jak gdyby, czyli 6, 600 portfeli oddelegowało swoje tokeny do zastajkowania tutaj dla. Walidatorów. No i teraz szukamy, znaczy, możemy to właśnie wcześniej zrobić, nie? bo możemy popatrzeć, komu byśmy chcieli przypisać te nasze tokeny. No i tak patrząc, patrząc, tak mamy różne tutaj metryki. Mianowicie, tu moim zdaniem taka fajna, no, powiedzmy, teoria różnych gier będzie wchodziła, tak, na zasadzie taki. Ta, takiej w sensie kiedy się kończą te pewne to jest tak zwany self-bond stake nie? czyli generalnie tutaj każdy z nas musiał każdy z walidatorów czy z nas mówię no bo my też jako Focus TSO też mamy swojego walidatora jak sobie zobaczycie Focus TSO tu jest oczywiście ta kolejność tu jest przypadkowa w tym momencie nie, to nie jest jakoś chyba po, po, po nazwie to jest może jakoś nie wiem ale kolejność jest tutaj przypadkowa Mamy tutaj właśnie różne metryki. My zablokowaliśmy na, to wtedy było bodajże na 80 dni jakoś, nie? Bo trzeba było oczywiście jako walidator zrobić tego właśnie self bonda i zablokować tutaj jakby te, te, te tokeny z tymi metrykami, czyli jaki procent FI na pewne. O, ok, 79 dni, tyle tyle wybraliśmy. Minimum było Minimum było 60 dni, tak. Więc jak gdyby są ludzie, którzy zrobili ten minimum 60 dni, myśmy zrobili troszkę więcej, oczywiście tak sobie popatrzymy. Każdy oczywiście to może zweryfikować. My yy, jak gdyby... Yy, tu tego nie widać, to będzie widać w ogóle w tym. Z tego co pamiętam, w Flare Builders, oni też mają swoją metrykę. No to tu będzie widać, kiedy w ogóle ten self -bond miał miejsce. No jak sobie popatrzycie, no to Focus TSO był pierwszym walidatorem z tej tak zwanej drugiej rundy, tego drugiego rzutu, który w ogóle ustawił swoim, swoją, swoją delegację. Czy to było 3 października, tak? Sorry, Tu 2 października, to Flare TSO, czyli 2 października. a Cała reszta, jakby tam, dzień po nas, dwa dni po nas, no i. Generalnie szczerze mówiąc, tutaj bycie tym pierwszym, który to zrobił, może nie było najkorzystniejszym ruchem, no ale ktoś musiał w końcu zacząć, więc jakby nie patrzeć. No, tak to działa, ale pamiętajmy, to nie ma żadnego znaczenia, absolutnie żadnego znaczenia, no bo jakby gra cały czas się toczy. No i powiedzmy, w pewnym momencie nam się troszkę później skończy steak, a innym się już zacznie. Więc jak gdyby tutaj trzeba będzie obserwować i myślę, że to będzie kwestia tego, żeby na bieżąco patrzeć, nie? Komu ile zostało, jak sobie to możemy posortować po ilości dni. Figment, a the block. OK, to są to jakby te, te oficjalne, ci oficjalni walidatorzy, oficjalnym, to jest Teraz mówię oficjalnym ale ci, którzy tam tą infrastrukturę na samym początku tworzyli, tak? Więc oni mają na taki dłuższy czas robione. I popatrzcie to, co mamy na przykład tutaj, 13 dni, na przykład dla. The Granges, tak? Czy Flair Bacon? Oni im zostało mniej niż 14 dni, bo to jest kluczowe teraz. Do tych walidatorów nie ma jak oddelegować tych, tych naszych głosów, tych naszych tokenów, z tego względu, że jak wiemy, minimum tutaj, minimalny czas na, na, na to, żeby zablokować to jest 14 dni, więc musimy patrzeć na tych, którzy mają więcej niż 14 dni, czyli de facto do tych się już nie da. Nie? Na przykład nawet gdyby było korzystniej niby do nich oddelegować, no, ale tego zrobić się totalnie technicznie już nie da. No i patrzymy, gdzie to zostało jeszcze jeden dzień, niektórym zostało 15, czy na przykład, na przykład do Atlasa damy radę jeszcze oddelegować. Nie? Do niektórych już się nie da, no a potem to się zaczyna. Więc jakby patrząc na to, do kogo oddelegować, to musimy sobie wybrać tych walidatorów, gdzie zostało, Nasze nawet jest napisane, nie? że minimum 14 dni is required in order to be able to stake to a validator. No i czyli oznacza to tyle, że musi być te 14 dni. No Mamy oczywiście różne metryki, też warto zobaczyć, jaki jest uptime, czy jest to 100%, czy jest to mniej niż 100. Oczywiście takie 99 to też jest 99, coś tam też jeszcze jest okej, okay, nie. My akurat mamy chyba 100, nie? Tak, musimy mieć 100, bo to cały czas śmiga bez żadnego problemu, gdzie jesteśmy? Focus DSO też 100%, tak. Są tacy, którzy oczywiście mają troszkę mniej. No ale wiadomo, 99,99 ,99 to też jest jak najbardziej w porządku, to się nic nie dzieje. Ale jak już na przykład mamy takich. Takich dziwnych typu 87. Pamiętajmy, że jak tam zejdzie tutaj ten uptime poniżej 80%, z tego co pamiętam teraz, tak z pamięci, to nie będzie żadnych nagród. Więc jak wybierzemy walidatora, który na przykład nam się wysypie w tym czasie, no to nie dostaniemy żadnych nagród. Więc to jest też istotne, kluczowe i to też trzeba nadzorować, sprawdzać. No i oczywiście pamiętajmy, że te nagrody, które będziemy mieli za. Steakowanie do tych walidatorów należy też odbierać, tak? Trzeba to odbierać, póki co ręcznie, póki co nie widziałem, że jest tam opcja autoclaima, no, ale to też trzeba będzie. Się po to zgłaszać. No jak widzimy, no jest tych kilku, którzy tutaj z Candy Noc, ale oni ogólnie odpadli z tego, z tego co tutaj było, było mówione, z tego, co tam się z nimi wszyscy komunikowali, więc, więc tutaj z Candy Noc już w ogóle odpadli. No ale są tacy, którzy dosyć dziwnie, no tak szczerze mówiąc, mieć uptime na poziomie tam 90%, to znaczy, że coś nie tak mają chyba poustawiane, No bo dziwne, żeby to po prostu aż tak mocno spadało. Ale tak, mówię, to trzeba po prostu popatrzeć na to. Jak to, faktycznie, jak to faktycznie, wygląda. No i dobra. Jak już mniej więcej wiemy, komu byśmy to chcieli zrobić. Oczywiście ja wam pokażę na przykładzie i to pójdzie do fokusa TSO, tak. No bo jakby to miało inaczej być. Czekajcie, gdzie jest fokus TSO. No i teraz na przykład wybieram sobie, że chcę zrobić to dla fokusa. Klikam tutaj. No i wyskakują mi te istotne, wszystkie istotne informacje. Mianowicie najistotniejszą będzie ten Note ID. Bo coś, czego tam jeszcze nie ma, w tym oczywiście, tam z tego co wiem, to jest teraz w opracowaniu, i teraz będzie to niedługo dodane do tego portalu, do delegacji. E, mianowicie ta opcja, że będzie obok tych tutaj, e, tych metryk, czyli tam będzie podany Node ID i będzie wypisane, do kogo to należy. Więc na ten moment możemy sprawdzić to po prostu tutaj. Więc ja po prostu widzę, że ten Node ID dla Fokusa jest taki. No i teraz cała zabawa w e, te wszystkie ruchy, czyli musimy tak mieć tokeny fler na C musimy je przenieść na P i z poziomu tego P będziemy to tutaj oddelegowywać. No i teraz pytanie, co tu robimy? Oczywiście wszystko jest ładnie w artykule, no ale tak jak już nieraz mówiliśmy, przechodzimy to wszystko ręcznie razem, więc tak, otwieramy ten staking tool, nie, nie tłumaczymy tego na polski, tak też się chyba ogarniemy. Wolę tego nie tłumaczyć na polski, bo nie wiem, co to za dziwactwa mogą wyjść. Ok, klikamy access wallet, no i tak jak mówiłem, na ten moment jest to tylko, tylko Ledger jeszcze, ja tu mam akurat popiętego Ledgera, tego nie zobaczycie, ale już go sobie muszę odblokować, no i co jest najważniejsze, potrzebujemy mieć aplikację Avalanche'a. nie jakąś tam Ethereum, nie coś innego, musi być Avalanche zainstalowany. No i potem będziemy mieli takie kroki jak tutaj, ja mam oczywiście teraz Ledgera już odblokowanego, tutaj mamy derywację adresów, ja sobie wybieram adres, gdzie to będzie, czyli ten adres, Klikam Access Wallet. Oczywiście powiem Wam jeszcze jedno. Na Brave'ie, w przeglądarce Brave, coś mi tu nie chciało działać za bardzo. Nie wiem dlaczego, ale miałem jakiś taki mały problem z tym, żeby, żeby mi to funkcjonowało. Ale tu akurat jest Microsoft Edge, no i na wszystkich innych też pewnie będzie. Czy tam będzie Chrome, czy tam coś innego. Myślę, że będzie, będzie śmigać. Ale być może jest po prostu ten Brave, nie jest aktualizowany. To może być jakiś tam powód. No i co, mamy tutaj nasze nasze konto, nasz adres. Um... 50 tysięcy ponad tokenów. się, pamiętajmy, żeby też tych tokenów jak sobie przeniesiemy na tego p żeby żeby troszeczkę więcej tego przenieść, no bo, bo tam też płaci się za, za operację tutaj, nie? więc jakby starajmy się zawsze na obojętnie jakim portfelu mieć te kilka tokenów Flare na tym zawsze, żeby mieć na te, na te opłaty. Mimo tego, że opłaty są tam ułamki ułamki, tutaj tokena Flare, no ale zawsze warto sobie powiedzmy kilka tych tokenów tam przenieść. No i co? Co my teraz musimy zrobić? Musimy sobie kliknąć najlepiej od razu, kliknąć sobie na staking. No i tu nas po prostu będzie ładnie, jak gdyby tak kierować, nie? żeby tutaj zarabiać więcej tokenów Flair przez staking. No to musimy najpierw, pierwsze kroki, tak? Musimy połączyć nasz adres, nie? Czyli generalnie musimy połączyć tutaj P-Chain z C-Chainem, te adresy, bo one są różne, tak? To nie jest ten sam adres na, na sieci, powiedzmy, sieci można powiedzieć, czy na tym łańcuchu. C, co na łańcuchu P, dlatego trzeba gdzie to po prostu połączyć, to klikamy sobie żeby to zarejestrować no i tak jest napisane, pamiętaj, czy make sure, po prostu bądź pewien, że masz te tokeny tutaj na, na C chainie, no i tak sprawdzamy, generalnie to już się jakby wszystko automatycznie robi tutaj, tak dzięki temu, temu toolowi, no dodamy to bind address, no i teraz na ledzie, że mi wyskakuje, że po prostu muszę to Potwierdzić, żeby się połączyło. Nie? Więc, oczywiście, tego nie widzicie, no, ale tak wam mówię, tak to, tak to wygląda. Teraz ten proces łączenia tych adresów sobie tutaj trwa. Poczekajmy chwilkę, żeby to się zrobiło na spokojnie. Tak. Czekajcie, bo tu muszę kliknąć jeszcze na tym. I oczywiście taka jeszcze jedna kwestia, żebyśmy na że mieli odblokowaną tą opcję. To się nazywa, jak to się nazywa? Żebyśmy mogli podpisywać po prostu kontrakty tutaj, tak? Blind sign tak zwany. Dobra, to co? Podpisało się to? Dobra, ja to przeklikałem, więc nie wiem, czekamy teraz. Nie wiem, czemu tak to trwa. Chyba powinno się szybciej zrobić. Albo trzeba to odświeżyć. Nie wiem, zobaczmy. Po prostu robię to na, na innej maszynie teraz, dlatego to. A dobra, OK. Adres został zarejestrowany, dobra, czyli pewnie trzeba po prostu tylko to odświeżyć sobie. tak. Dobra, zamykamy. Czyli co? Mamy ten krok pierwszy, przeszliśmy. Oczywiście pamiętajmy, żeby to odświeżyć. ja po prostu robię to na innej maszynie kompletnie, także to troszkę może inaczej funkcjonować. Transfer. I teraz co musimy zrobić? Żeby, tak jak powiedziałem, z tego C-chaina, gdzie mamy te zwrapowane flery, gdzie możemy nft kupować, gdzie możemy oddelegowywać do signa providerów, musimy teraz przenieść na, tego, na ten inny łańcuch, na którym będziemy mogli to zastajkować. No to Pamiętajmy, że oczywiście to jest fajne, że moim zdaniem to jest fajne tutaj, że po prostu nas automatycznie między tymi zakładkami przenosi, więc to jest po prostu proste jak drut. Dobra, czyli co możemy tutaj zrobić? Source Chain, Destination Chain. No to Source Chain musi być C Chain i Destination będzie P Chain, tak? Nie ma tutaj innej opcji. Na, jak widzimy mamy na balansie 50 tysięcy tokenów, no to dajmy sobie powiedzmy co max klikniemy. Oczywiście nie przeniesiemy wszystkiego tak jak powiedziałem, ale przeniesiemy więcej niż 50 tysięcy, czyli na przykład powiedzmy przenieśmy sobie 50 tysięcy, 50 no, będzie tak coś takiego, Więc powiedzmy 50 tokenów nam zostanie do, do tych wszystkich opłat, które tam będą, tak jak widzimy no export fee, tak, import fee, no widzicie, to są dosłownie tak powiem, ułamki, także nie ma większego znaczenia, no, ale te kilka tokenów warto po prostu przenieść, no to co potwierdzamy i klikam, oczywiście pamiętajmy, teraz muszę mieć odblokowaną tą apkę Avalancha na ledgerze, żeby nie było. Klikam transfer i znowu review, sprawdzam tam to wszystko, co chcę, potwierdzam. I co ode mnie chciało? Nie dało rady tego przesłać. Dlaczego? Co się stało? Sprawdzamy jeszcze raz. 50 tysięcy, 50 tokenów LER, tak? Jeszcze raz klikniemy transfer. Opróbujemy. No i co, przeszło teraz. Ok, no czasami pewnie coś takiego się może zdarzyć. No i zostało nam 50 tokenów niecałe. Co znowu? A i teraz muszę drugą transakcję podpisać. Importowania, tak? Pamiętajmy, to są dwie transakcje do podpisania. Jedna jest na eksport, druga jest na import. Dobra, to nam się udało. No, start again już nam nie jest potrzebne, tak? Co jest kolejne, żeby można było stakować. To już zrobiliśmy. Transfer już jest zrobiony. No to teraz dajemy add delegation, tak? No i teraz możemy zrobić coś takiego: możemy sobie oddelegować tutaj nasze tokeny. Do jakiegoś walidatora, albo możemy sobie na, na ten nasz własny, czy jakby to jest też taki troszeczkę user interface dla ludzi, którzy zarządzają tutaj w sensie takim, że jak mam. Jak popatrzycie sobie, na przykład, się teraz do walidatora, to muszę minimum milion teraz oddelegować, tak? a do, jako powiedzmy, zwykły użytkownik, czyli ta cała tak zwana publiczność może oddelegować sobie do wybranego walidatora. Czyli ja teraz zachowuję się jak normalny zwykły użytkownik, daję sobie add delegation, no i mogę wybrać tutaj walidatora, któremu bym to chciał oddelegować. No i tak jak powiedziałem, minus tutaj jest moim zdaniem taki, że nie widzimy, kto za tym stoi, tak? czyli po prostu. Musimy pójść, zobaczyć sobie, ok. Ja wiem, że moi się, ten się kończy na 8ESK. 8ESK, tak? No to szukam takiego, który się kończy na 8ESK. No to jest, mówię, jedyny jeszcze minus, który tutaj mm, nie wyszedł im, myślę. Tak, jak powiedziałem, to jest dopiero początek, z jest pierwsze kilka dni tego, tak? Gdzie jest ten 8ESK? Oczywiście trzeba poszukać dokładnie, żeby. A się okaże, że takiego nie ma, tak? OK, 8ESK. Tu jest 8ESK. No i dobra, czy jesteśmy na, na końcu listy? Fajnie. To dobrze, nawet. Oczywiście to też ta kolejność jest tam dosyć przypadkowa. Myślę, nawet pewnie by się dała jakoś. A nie, nie da się tego sortować. Dobra, nieistotne. Za dwa miesiące się kończy. Oczywiście, tak jak popatrzycie, to nie jest też bardzo dokładne, bo to nie jest za dwa miesiące, tylko 50 parę dni. tak? Dobra, ale wybieram sobie tutaj Fokusa. No i teraz. Yy... No i teraz co? Mogę sobie wybrać, mogę sobie wybrać rzeczy. Oczywiście jak się rozmyśla, to mogę sobie zmienić, ale nie rozmyślam się. No i wybieram tutaj mm, wybieram tutaj czas, nie więc jak gdyby to minimum mi od razu oznaczy, czyli to będzie 14 listopada i okej okay, mi, to, mi to pasuje to godzina nie wiem 14 a niech będzie 51, tak? A 1051, 14 listopada. No i co my tutaj stejkujemy 50. 50 tysięcy tokenów tutaj będziemy sobie stajkować, tyle wpisuję, czyli ten czas trwania będzie 14 dni, no i 3 minuty. Potwierdzam. Sprawdza się, jeszcze mogę sobie to ewentualnie sprawdzić. Oczywiście, też mi za dużo tutaj nie da. Eee, aplikacja jest na ależe że otwarta. Klikam na submit, i teraz będę musiał podpisać tą transakcję. I teraz pytanie, jedną czy dwie transakcje? Wydaje mi się, że Jedna tu wystarczy Dobra, no i nasze tokeny są teraz zablokowane tutaj Do stakingu Możemy sobie zobaczyć portfolio I tutaj będzie pokazane Tokeny, czekajcie, tak, no i mamy tutaj wypisane ładnie tak, czyli ta ogólna ilość ile jest dostępne Jest tutaj 100 tokenów W stakingu jest 50 tokenów, tak? I my jesteśmy, gdyby, jak sobie popatrzymy na, gdzie my to mamy, Activity, nie, czekaj, Send, jak to było cross-chain, chyba, tak? No i zobaczmy, jak to wygląda. Czyli na P-Chainie, tym, gdzie mamy teraz um, oddelegowane nasze środki, mamy 50 tokenów, na C-Chainie mamy też tam 48,9. Tokena, także jesteśmy zabezpieczeni, możemy te opłaty tutaj ponosić, i co? Nasz staking tutaj jest wrzucony, i później będziemy mieli tą opcję, żeby można było claimować nagrody. To tutaj też będzie z tego się klikało, gdzie to było? Activity. Czekajcie, gdzie, gdzie to było? Tutaj, Manage Rewards, tak. Stakingu, no i jak będą rewardsy, dostaniemy oczywiście po tym czasie, bo to będzie tak, że będzie można claimować dwa razy w, w miesiącu, tam po tych kilku epokach, czyli po tych właściwie co miną dwie, cztery epoki, czyli po czterech epokach będzie można claimować. Więc na przykład, jak się załapiemy na to, że powie... inaczej, będą cykle, tak? Cztery epoki i claim, cztery epoki i claim. Jak się na przykład, nie wiem, rozpoczniemy stajkowanie od. Trzeciej epoki, czy została jedna epoka do tego oficjalnego claimu, to dostaniemy tylko za ten krótki czas, nie? więc jakby to trzeba będzie całą, całą tą jedną część, tak, czyli te całe dwa tygodnie pełne, te gdzie te nagrody są przyznawane, przetrwać, no i wtedy odbierze się pełen reward. No albo po prostu jak się załapiemy na powiedzmy tam końcówkę, no to zostaniemy tylko z tej końcówki. Nie? I tutaj będzie można sobie kliknąć claim rewards, no i tyle. Na razie póki co nie mam żadnych rewardów do sklejmowania, ale. Ale będą, więc póki co myślę, że jest to wyjaśnione. Możecie sobie spokojnie to przejść sami. Tylko tak jak powiedziałem, no jest to tutaj z użyciem z użyciem ledgera nano. No może nie wszystkim to będzie pasowało, no ale tak jak Wam po raz kolejny mówię, jakby w kwestii sprawdzenia tego bezpieczeństwa lepiej jest jednak zmusić moim zdaniem ludzi do tego, żeby użyli portfela sprzętowego. Które jakby nie patrzeć jest bardziej popularny tak, niż tam jakiś Decent Wallet na przykład, nie? więc jak gdyby to jest sam początek, więc jak ktoś z Was ma taką możliwość, chciał stajkować, nie wiedział jak nie chciało mu się może tej instrukcji przychodzić po angielsku, no to macie ją tutaj po polsku, też myślę z takim wytłumaczeniem co, z czego i dlaczego tutaj wynika. Nie? Dobra, no to co, to z tym Was zostawiam i tak jak mówię, no jak ktoś chce, to zachęcam Was tutaj do oddelegowania do, do Fokusa, Fokusa TSO, tutaj ten adres macie wypisane tak do wszystkich informacji. O, możemy sobie zobaczyć, czy ta delegacja już jest. Czekajcie, jeszcze raz se to otwórzmy. Nie wiem, czy to już jest. Czy da się to odświeżyć? Bo to trzeba jeszcze odświeżyć. Nie wiem, czy to się automatycznie odświeża. Czy oni to po prostu odświeżają co jakiś, co jakiś tam czas? Tego akurat nie wiem jeszcze. Powinno się chyba samo odświeżyć. TSO. No nie wiem, ale tak jak widzicie no oddelegowaliśmy jest to tutaj na tym stake zamknięte i będzie można to dopiero dopiero później będzie ewentualnie gdybym na przykład chciał teraz przenieść te środki no to co jestem w stanie P-Chain C-Chain Max no nie, bo one są tam zablokowane po prostu, tak. Po tym czasie będzie można je. One będą automatycznie odblokowywane, z tego co wiem, i trzeba będzie po prostu zrobić znowu ręczny restake. Więc a zakładam, że też pewnie będą takie tule do automatyzacji tego, no ale póki co, jakby to nie jest potrzebne, bo to jest dopiero sam początek, sam stary i to się pewnie pojawi, myślę, z biegiem czasu w ciągu kolejnych tam iluś tygodni, może, tak. No bo z drugiej strony, jakby nie patrzeć, to. Inaczej powiem, jeżeli na przykład oddelegujemy do jakiegoś signal providera nie, i ten signal provider nagle przestaje działać, to po prostu nie zarabiamy w ogóle. Nie. A tutaj można oddelegować do walidatorów tylko i wyłącznie do tych, którzy mają ten swój self-bond na dłużej niż 14 dni. Oczywiście to ma też duży sens, bo ja wiem, że większość jest takim zwolennikiem, każdy jest zwolennikiem tutaj. No, spoko, można robić automatyzację, i po prostu klikać, jakbyśmy zbierali zboże w jakimś tam, jakiś, nie wiem, farmik symulatorze na przykład. Nie. Fajnie, tylko pamiętajmy o tym, że my tutaj dajemy jak gdyby nasz głos, popieramy walidację tutaj wszystkich operacji, która jest, nie? Czyli musimy robić to w interesie sieci, czyli oddelegowując te tokeny do walidatorów, no to my ufamy, że ci walidatorzy chcą dobrze dla sieci, my ufamy. Um, ktoś powie, a nie ma co ufać, trzeba weryfikować, no ale to jakby to pojęcie tutaj nie ma żadnego e, odniesienia, żadnego użycia, no bo. My wybieramy tych, którzy naszym zdaniem będą działać dobrze dla sieci. No i na tym się tutaj to wszystko opiera. No to jest właśnie jakby piękno tego prówo stake'a, że yy, każdy uczestnik sieci decyduje, komu tutaj będzie chciał ufać. No i to jest właśnie ta pełna A. wolność, którą. Którą mamy, więc jak gdyby, gdyby to polegało tylko na tym, że po prostu sobie, a dobra, klikniemy, żeby mieć więcej tokenów, no dobra, no, ale jak ci walidatorzy na przykład przestają działać, to co? co w tym momencie by się tam działo z tymi z tymi naszymi głosami, nie? więc jakby to jest dosyć kluczowa kwestia i to nie jest to samo, co delegacja do FTSO, Sygna Providerów. Pamiętajmy, że tam jest kwestia użycia protokołu tego FTSO tak? do, do, do po prostu tego całego systemu Orakli, a tu już jest naprawdę kluczowa kwestia, bardzo krytyczna rzecz, to jest walidacja. Transakcji na sieci. To jest po prostu budowanie decentralizacji polegającej na tym, że nie da się przejąć sieci. Bo wcześniej jakby to było bardziej scentralizowane, tak jak mówiliśmy, to była ta faza beta. I ta beta chyba nie wiem, czy oficjalnie już jest wyjście z bety. Chyba teraz będzie jak już oficjalnie wyjście z bety z tej fazy właśnie beta. Bo już nie jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy tam 15 walidatorów, z tego właściwie nie wiem, 5 z Flera, a, a, a 10 gdzieś tam z partnerów Flera, tak? Tylko po prostu każdy po spełnieniu pewnych dosyć rygorystycznych powiedzmy warunków, mógł zostać walidatorem, tak? bo trzeba mieć swojego Signal Providera, FTSO. Signal Providera, no i on musi tam funkcjonować, musi też pełne wymagania, pełną sprawność tutaj spełnić, żeby można było postawić walidatora dla sieci, no i ten walidator jest kluczowy, no bo teraz wchodzimy w fazę takiej większej decentralizacji, większego rozproszenia tutaj em, nadzorowania działania tej, tej, tej sieci, tak? czyli walidacji tego wszystkiego, tych wszystkich transakcji, które tam się odbywają, które mają miejsce, no i dzięki temu ta sieć będzie mogła po prostu w bardziej autonomiczny sposób działać, tak? Dlatego mówię, to jest dosyć kluczowa kwestia i ja wiem, że większość tylko popatrzy, a spoko, dobra, bo będę miał więcej jak gdyby, kasy z, z oddelegowywania do walidatorów, co moim zdaniem będzie bardziej się opłacało na pewno na ten moment, dopóki to się nie zbalansuje troszeczkę, nie? Oczywiście na ten moment i tak więcej jak gdyby, środków idzie do walidatorów, no ale to z tego względu, że to jest bardziej kluczowe, bardziej krytyczne dla, dla, dla całej sieci, nie? Bo no powiem może to tak może brzydko zabrzmi, ale na ten moment yy, jak gdyby sieć bez FTSO może działać, ale już sieć bez walidatorów nie może działać. Nie? Czyli walidatorzy są bardziej kluczowi niż e, s, po prostu taki feature, jakim jest tutaj ten protokół FTSO, nie. Wiadomo, on będzie wykorzystywany do, 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 do nie wiem, kwestii nawet yy... Budowania tego wszystkiego, tutaj na tym. No ale na przykład State Connector będzie też trochę czymś innym, i on będzie pewnie używał tutaj FTSO, więc jakby też wszystko są połączone więc jakby może to jest kwestia tak, co jest ważniejsze w samochodzie, nie? Czy, czy koła, czy kierownica, no, czy silnik, no nie ma co się kłócić, ale mimo wszystko na ten moment tutaj ważniejszy udział będą mieli walidatorzy, no bo to oni zabezpieczają sieć, to oni dają bezpieczeństwo dla całej sieci. No i nawet, nawet jak teraz widzicie, no ja jakby wszystko robię totalnie z poziomu czegoś kompletnie innego, nie tam z jakiegoś laptopa, którego używam normalnie, tylko z dobrze zabezpieczonej maszyny, tak więc i takich ludzi jest więcej. Ci, którzy to tworzą, mamy kontakt z tymi ludźmi, więc wiemy jak to, jak to funkcjonuje, jak oni tego podchodzą, kto też za tym stoi, więc ym, cieszy mnie to, cieszy mnie to, że po prostu widzimy tutaj ten progres sieci, bo dzieje się dokładnie to, co było zapowiadane wcześniej, bo o tym to już było mówione, tak? że będziemy wychodzić jak gdyby jak z tej kwestii takiej większej centralizacji, tej walidacji i będziemy szli w kierunku tego, że można było to bardziej rozproszyć, no i patrząc na tych ludzi, którzy za tym stoją, no to nie obawiałbym się tutaj o bezpieczeństwo tego wszystkiego i e, mówię, bardzo fajnie się na to, na to tutaj patrzy. No i cieszę się, że, że tutaj też możemy brać tym udział. Także tak jak powiedziałem, zachęcam Was do delegacji do naszego Fokusa e, Focus TSO Walidator. No i z tym Was zostawiam, Jak macie jakieś pytania, to po prostu piszcie tutaj albo najlepiej na naszej grupie telegramowej, bo tam też możemy sobie, myślę, szybko, szybciej nawet e, i konkretniej pomóc. Także. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, hej!